Ciekawe, ile lat ma to drzewo. Ta część pewnie około 20. Zobaczcie, jak bardzo się różni od tej zewnętrznej. Tutaj żarły korniki. Tutaj żarły różne rzeczy. A to jest nietknięte. Dlaczego korniki nie jadły tej części? Albo jest ona bardziej twarda. Albo zobaczcie, ona się różni, to trochę jest innego koloru. Możliwe, że ta część jest toksyczna, że pierwsze 20 lat tego życia tego drzewa, no powiedzmy 20, tak. Teraz policzymy, to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu mamy 10, no to powiedzmy 25, bo tutaj jest gęściej, tak? Maksymalnie 30, a tutaj mamy kolejne 10 i kolejne 10, czyli ostatnie 20 lat życia tego drzewa. Nie wiem, ile ono tu leży, już trochę leży, myślę, że z 5 lat może leżeć, bo już nie ma kory. O. Zatem jest to drzewo posadzone tuż po wojnie. Pierwsze lata powojenne coś nie było fajnego. Bo to drewno jest takie bylejakie, a potem zobaczcie, jak ładnie tutaj przyrastało. Także no, takie obserwacje mam, że ostatnie lata, wbrew powszechnej opinii, ostatnie 20 lat są dla przyrody dużo zdrowsze niż kiedyś. Jest po prostu trochę inaczej. No dobra, ale drzewa drzewami, co tam u Was słychać po zimie? Bo u nas się chyba już zima pomału kończy. Podjechałam do lasu zobaczyć, jak wygląda sprawa z wichurami, które przeszły przez te tereny. No nie jest jakoś specjalnie źle. Nie ma dużo drzew powalonych. Za to tną na potęgę. Ciągle jeżdżą jakiś sprzęt od ścinek. Prawdopodobnie chcą zdążyć przed spacerami ludzi. Chcą wyciąć jak najwięcej się da. Tutaj oczywiście rośnie nowa uprawa. Tak mi się przypomina, że my jesteśmy też trochę tak uprawiani, to pamiętacie Matrixa. Ostatnio sobie tak na szybko przeleciałam pierwszą część Matrixową i generalnie widzę dużo tego rodzaju wątków tam. Zauważyłam też rok 2069 na komputerze, nie na komputerze, na... Ojejku, co to było? Na statku Morfeusza. Zresztą w ogóle Morfeusz mam jak najgorsze skojarzenia z tym człowiekiem. O ile to w ogóle jest człowiek. Nie oglądałam późniejszych części Matrixa, więc nie wiem, jak to się tam dalej rozwinęło. Ale aktor grający Morfeusza pokazuje często znaki masońskie. A tam piramidka, wrzucono różne takie rzeczy, więc nie jest to pozytywny bohater. W poprzedniej opinii raczej jest negatywny i raczej jak się patrzy na to z pewnej odległości, na tę historię, na ten scenariusz przedstawiony, to widać kilka ciekawych wątków. Na przykład ten, że prawie na samym starcie udaje mu się zamordować Neo, ponieważ doprowadza do sytuacji, no oczywiście nie bezpośrednio, gdzie będzie musiał on, i to jest ostrzeżenie, które dostaje Neo od wyroczni, że będzie musiał decydować, czy sam zginie, czy Morfeusz zginie. Pamiętacie, było coś takiego? Zaraz po tym stłuczonym wazonie. I pierwsza rzecz, która mi przyszła też do głowy u wyroczni, że ona powiedziała, że Neo nie jest wybrańcem. Dlaczego Neo nie jest wybrańcem? Ponieważ Neo nie uważał się za wybrańca. To jest podstawowa rzecz. Ludzie wybrani wiedzą, że są wybrani. Może nie przez całe życie i nie od razu, ale od dziecka, od maluszka, od takiego dwuletniego srajtka, który nie chce kaszki. Te dzieci wiedzą, że one nie są tu tak se,
To są dzieci, które twierdzą, że są królami, że są władcami wszechświata. To są dzieci, które żyją w takim jakby podwójnym życiu, że wiedzą, że mają jakąś niesłychaną moc, której nie widać. Nie, to nie są takie moce matryksowe, że się łyżki przemieniają albo zginają. To w ogóle bzdura jest jakaś totalna. Największa moc, jaką mają wybrani, to moc zmiany świata na inny. My jesteśmy tak paskudni, tak, bo czuję się wybrana w jakiś sposób, my jesteśmy tak okropni, tak bredni, że po prostu nie damy sobie wmówić tych głupot. Nie, nawet jeżeli sobie na chwilę, no dobra, już odpuśćmy, tak, już jakby zrobimy krok wstecz, żeby już nam dali spokój, to my i tak wiemy swoje. Jakby, nie wiem, czy macie coś takiego, ale ja od małego zawsze wiedziałam, że wiem. Jakby moja wiedza wewnętrzna, moja intuicja była ważniejsza od całej tej wiedzy książkowej, którą miałam w książkach. To znaczy, to było bardziej takie weryfikacja, czy to, co jest w książkach, zgadza się z tym, co ja wiem i wiedziałam od zawsze, od urodzenia, czy się nie zgadza. I według tego filtrowałam wszystko, co widziałam. Tak samo filtruję internet. Dokładnie tak samo. Jeżeli coś mi nie pasuje do mojej rzeczywistości wewnętrznej, którą uważam za idealną, to znaczy, że to trzeba odrzucić i szukać dalej. No ja nie znam zbyt wielu ludzi, którzy tak postępują. Raczej większość ludzi, to tak jak ostatnio byłam na streamie u zawodowego, to była taka gadka szmatka, że ludzie w zasadzie, no tam był taki film, chyba Żywot Briana, tak? No już nie pamiętam, w każdym razie chodziło o to, że i główny bohater mówi, daję wam wolność, możecie robić co chcecie. No dobrze, ale to co mamy robić? Niewolnik chce być niewolnikiem i nawet jeżeli uwolnisz niewolnika, to on przyjdzie następnego dnia i poprosi cię, żebyś go znowu zniewolił. To nie jest kwestia jakiegoś gwoździa w mózgu, jak czasami się nazywa ludzi. To jest właśnie to, że dużo ludzi po prostu nie jest w stanie funkcjonować bez Matrixa. I ja nie wierzę w to, że ktoś ich tak wychował, bo oni tam zawsze tacy byli. Ale ja widziałam dzieci. Dzieci po prostu sobie grzecznie stały w rządku i czekały, aż pani im powie, dokąd mają iść. Zawsze mnie to dziwiło. Dlaczego te dzieci takie są? No ja byłam taka jedna, no może były ze 2-3 osoby w klasie. Myśmy zawsze robili wszystko na odwrót, co nam pani kazała. Wystarczyło nas spuścić z oka, to od razu nas nie było. Ale nie było tak za dużo takich dzieci. Wbrew pozorom, większość to była taka, co się grzecznie słuchały. Schodzić w parze, to chodzą w parze. Pisać w zeszycie, to piszą w zeszycie. Jakby nawet nie próbowały tego zmieniać, uważały to za oczywistość. Nawet nie narzekały na to. Im się to podobało. No i tutaj taka kolejna historia. Ostatnio mało oglądam Kamratów, bo po prostu nie starcza mi na to czasu, mam ważniejsze zajęcie, ale czasami mi się zdarzy obejrzeć tam jakiś kwadransik, przelecieć archiwum, bo jak wiecie, że ostatnio im pokasowali znowu kanały na YouTubie, ale mają tego The Live'a, tak? No i tam można na przykład słuchać, co tam u Wojtka, tak? No u Wojtka to wiadomo, po staremu ma Wikti opierunek, krzywda mu się nie dzieje. Pewnie wymyśla nowy plan, jak go wypuszczą, o ile go wypuszczą, sądzę, że nie prędko, ale myślę, że może mu się uda, chociaż na trochę. Natomiast co robi Marcin pod nieobecność Wojtka? To nie jest zarzut, absolutnie. Marcin tłumaczy widzom, jak włączyć live na The Live'ie. To znaczy tłumaczy na przykład widzowi, że żeby włączyć film, trzeba nacisnąć przycisk play. I to jest właśnie to, o czym ja mówię. Obudzenie, jakby mówicie, o przebudzenie, coś tam. Nie ma żadnego przebudzenia. Jeżeli ktoś nie potrafi włączyć sam sobie filmu na odtwarzaczu w przeglądarce, to myślicie, że on będzie umiał zrobić coś sam bez telewizora? Któremu powie, co ma robić? To w ogóle nie ma... Zapomnijcie. Ja mam taki dzisiaj... Z jednej strony się cieszę, że jest wiosna. To jest taki fragment wiosny, pewnie jeszcze będzie obudzenie, ale jest naprawdę przyjemnie. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że jest. Cieszę się i
I zawsze się ucieszę, jak widzę malutką choineczkę, bo wiem, że z niej wyrośnie piękne drzewo. Na przykład z tej. Ale to nie znaczy, że jestem pełna jakiegoś wielkiego entuzjazmu, bo nie. Właśnie po takich telefonach, kiedy trzeba człowiekowi powiedzieć tu naciśnij, żeby włączyć film, to uważam, że starsze pokolenie jest stracone. Oni po prostu nie mają takich funkcji. No, Natanek na przykład mówił, że ludzie in vitro nie mają duszy, tak? No to ja mam wrażenie, że to stare pokolenie nie ma duszy. No sorry. No takie są fakty. Jeżeli ktoś ma tylko ciało takie biologiczne, to on działa na zasadzie impulsów elektromagnetycznych, jak maszyna, jak te postacie w Matrixie. Oni to takie łażą, takie zombiaki i jedyne co potrafią, to przycisk play taki na odtwarzaczu, ale później się okazuje, że nawet niektórzy nawet tego nie potrafią. Że mam wrażenie, że oni raz włączą telewizor i potem już nie wiedzą, co dalej robić. Jak sobie włączą komputer, no to co zrobią? No to czekają, aż ktoś im znowu powie, tak jak w telewizji. Oni traktują, no dlaczego na przykład Netflix jest taki popularny? No bo to jest dokładnie, to jest taka telewizja. To jest po prostu internet dla zombiaków. To tak jak zombiaki, jak była awaria Face'a, to myślały, że internet nie działa. No tak, coś nie było. A Face ostatnio zaliczył niezłego skoka w dół. Jeśli chodzi o akcje, podejrzewam, że po prostu reklamy im spadły. To znaczy, reklamodawcy zauważyli, bo ja nie wierzę, że to się, że ten skok w dół był związany z lockdownami. Nie. Jeśli chodzi o tego rodzaju rynki, to one reagują wyłącznie finansowo. Jeżeli to mocno spadło, to znaczy, że musiał pójść jakiś podziemny raport o aktywności użytkowników. I ja to też zauważyłam, że ostatnio mocno spadła liczba użytkowników Face'a. To znaczy grupy, na których jest na przykład kilkadziesiąt tysięcy osób, są tak banowane, są tak monitorowane. Często jest tak, że na przykład moderacja mówi, my niczego nie kasowaliśmy. Niczego, absolutnie. A zniknął cały wątek na kilkadziesiąt postów. I to z pozoru zupełnie niewinny, wcale nie taki piszący o sosach pomidorowych, tak? Nie. To znikają wątki wcale nie o sosie pomidorowym. Natomiast rzeczywiście znikają wątki wolnościowe. Ale takie naprawdę. Co jeszcze zauważyłam, przeglądając takie jakieś różne dziwne fora, różne dziwne grupy, na różnych kanałach. Otóż zupełnie obcy ludzie zaczynają wspominać o dekrecie Cichockiego. To dobrze. Niezależnie od tego, czy dekret Cichockiego rzeczywiście może zmienić świat, czy nie, jest to coś, co potrafi, jakby, co pomaga zmienić spojrzenie na rzeczywistość, w której żyjemy, bo to daje gotowe rozwiązania na wiele bardzo łatwych problemów. Oczywiście nie zombiakom. Zombiak nie jest w stanie sobie wyobrazić swojej rzeczywistości bez emerytury, której i tak nie dostanie, ale on o tym nie wie. Ale no, nawet jeżeli dostanie tą emeryturę, to nie ma znaczenia, bo on jest jakby poza systemem, poza systemem rozumu i godności, nazwijmy to. Zombiak bez emerytury, zombiak bez pensji, zombiak bez takiej silnej opieki Matrixa staje się zwierzęciem. To jest to, o czym mówił Natanek. I on mówi, że to dzieci in vitro nie mają duszy, coś tam. Ja na to patrzę zupełnie inaczej. Ja na przykład, gdybym na przykład była dzieckiem in vitro, to wiecie, żebym się wcale o to nie obraziła? To mnie właśnie zastanawia. Czy dziecko z in vitro, słuchając, że jest produktem, na pewno się obrazi, czy raczej zastanowi... Czy na etapie in vitro ktoś nie wybrał koloru jego oczu, ktoś nie wybrał go z 4-5 rodzeństwa, tak? I wybrał, tam ci do piachu, a ty się nadajesz. Czy świadomość tego, że jesteśmy wybrani w sposób niekoniecznie naturalny, pomaga w życiu? No lepiej o tym nie wiedzieć, prawda? Dlatego Natanka tak strasznie
atakują za to in vitro. Nie za samą krytykę in vitro, bo on nie krytykuje in vitro, tylko on krytykuje zamawianie człowieka jak takiej maskotki pluszowej w sklepie. No to kochani, kończy mi się miejsce na telefonie, więc żegnam się. Tu leci samolot i hałasuje. Także cześć słoneczko. Do zobaczenia. Pogadamy jeszcze pewnie innym razem o ingerencji człowieka w przyrodę.